Witam, myszki z tej strony Traol, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na okazji Kaiserredux jako niemiecki Bliski Wschód. W ostatnim odcinku zakończyliśmy wojnę z Rosją i teraz Mongołowie chcą poszerzyć swoje granice i nie powiem, może to się źle dla nich skończyć, ale czasami tak bywa. Widzę, że Chińczycy w miarę co się utrzymują, w głównej mierze niech się utrzymują, to jest nasze jedyne zmartwienie u nich. Jedyne co zauważyłem, że straciłem prawie cały manpower na tej wojnie, co oznacza, że zanim rozpocznę kolejną wojnę, to muszę zmienić sobie prawo poboru. Jak wiecie, ja często zapominam o tym, żeby zmienić. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy trochę do przodu. A tak, możemy zawsze mieć lepsze relacje z Grecją. Co tam, że później ją zaatakujemy, ale tak, zawsze możemy mieć lepsze relacje. Ogólnie to mamy już mało fabryk cywilnych, tak nam bardzo poszło na tą produkcję, że teraz mamy problemy z tym. My możemy sobie tutaj trochę podrasować broń i w takim razie po prostu najchętniej to bym teraz po prostu zrobił coś takiego, że bym trochę poczekał i po prostu się podbudował, ale wiem, że to nie jest najlepszy moment na podbudowywanie się, więc sobie trochę poczekamy. My w ogóle byliśmy na jednym, byliśmy na 1,5%. Wow. Nie dziwię się, że samo mogę nam pójść. 1,5% to nie jest najlepszy wynik. Okej, okay. W takim razie ogólnie rzecz biorąc, to już możemy zaatakować tutaj ich. To co chcemy po prostu zrobić, to jest w głównej mierze, żeby oni tutaj się rozeszli po innych granicach. I żeby nasi sojusznicy tutaj dołączyli do wojny. Widzą, że już są. Okej, w takim razie możemy odpalać. Jedyny problem mam to, że ten tutaj front, jak go zaznaczam, chcę, żeby oni poszli tutaj. To nie idzie. Dlatego wydaje mi się, że damy sobie pod nowego marszałka tych gości. Dlatego, że plenia to kompletnie nie działa. Okej, mam jakiego marszałka? Mamy o tego księcia. Dobra, w takim razie niech on tutaj stanie i możemy tutaj rozstawić. Nie wiem dlaczego się nam zmieniło to, ale okej. Dobra, dodajmy sobie jeszcze tutaj trade-ki do niego i możemy też go puścić. Znaczy się puścimy go, gdy tylko dojdą do wojny, bo widzę, że nie wszyscy chcą dołączyć. O, właśnie, dołączyć do wojny. Okej, czyli trochę miałem rację z tym, że oni są w miarę. Naprawdę, jak dołączą nasi sojusznicy, to będą na pewno w miarę łatwi do pokonania. Okej, co tutaj mamy? Kolejne ulepszenie do anti-airów, zawsze chętnie. Może już to zrobimy, żebyś się nie martwić o badania, chociaż za chwilę widzę, że kolejne badanie się zrobi. No i wygląda na to, że z łatwą ziemi tutaj przypychamy. Więc nieźle. Dobrze też mogłoby być, ale nieźle. Okej, okay, widzę, że się podzieliły nasze fronty. Więc jakby z tego frontu mogliby ludzie przejść i ci z tego frontu mogliby przejść od tutaj, to byłoby znakomicie. Wydaje mi się, że na razie sobie damy mniejsz, nie? Nieagresywny. Przynajmniej ten gość tutaj dostał trochę tego i właśnie Rumunia skapitulowała. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony trochę granice. Będziemy musieli teraz front ustawiać. Ale wygląda na to, że z łatwością sobie się przybijamy. Oczywiście tam, gdzie atakujemy, to mamy mało powietrza. Jeżeli jest, to nie jest najlepszej jakości. Niestety produkowaliśmy przez dłuższy czas
okropne samoloty. No ale wygląda na to, że się przebiliśmy. Jak to wygląda tutaj? Kilka okrążeń. Dobra, niech się tutaj przebiją. To są tylko Albańczycy, to nie jest najważniejsze państwo świata. Chociaż z tego co pamiętam, Albańczycy to jest chyba naj... Jeżeli chodzi o na świecie, to chyba jest, oni są prawie wszędzie. Że po prostu w, prawie w każdym kraju jest jakaś mniejszość albańska. Okej, okay, lepszy samolot. Zawsze chętnie. A ogólnie rzecz biorąc... No, wydaje mi się, że wam damy agresywny, bo tutaj macie taki lekki front, ale... taki najważniejszy. Okej, okay, ogólnie... Niemcy to wiem, że nie byli przygotowani do wojny, no ale... nawet w takim momencie w miarę sobie radzą, więc... trzeba im przyznać, są... dosyć wytrzymali. Okej, okay, kolejne trzy dywizje, które dostaliśmy z pozostałości tego manpowera. Jeżeli chodzi o czołgi, to tak naprawdę chodzi o... już tylko ćwiczenie ostateczne. No ale powinni sobie szybko poradzić. Chyba na razie w głównej mierze ja tylko patrzę, jak tutaj w sumie nasz front, czy jest jakiś problem, ale nie widzę na razie żadnego, więc wojna przebiega zgodnie z planem. To jest bardzo dobrze, kiedy przebiega zgodnie z planem. I Ruskie nam wysyłają? Tak, Ruskie nam wysyłają broń. Mają z tych wszystkich ukrytych magazynów, więc... wysyłają... O, i nasze pierwsze czołgi przyjadą. Bardzo chętnie. Okej, Budapeszt padł. Widzę, że Turkowie robią rekonkwistę już. I znowu Wiedeń zdobędziemy. Czy zdobędziemy? Nie, nie zdobyli Wiednia. Turkowie. Możemy wsiąść. Może też zwiększyć się w takim razie już pobór na kolejny poziom. Się przyda na pewno manpower w kolejnych wojnach. I tutaj kolejne okrążenie. Nice. Więc was też możemy sobie dać na mega agresywny. O, już jesteśmy prawie pod Wiedniem. O, zdobyliśmy Wiedeń. Nie było informacji. Myślałem, że będzie coś. Dobra. Niemcy to się, że tak powiem, powoli już organizują. Tutaj to dla mnie jest najważniejsze, że oni po prostu stoją sobie i... i im się udaje tutaj nie przeżyć. Nie przeżyć, przeżyć się im udaje. Pojedźcie do ich nowej stolicy, nie wiem dlaczego Trieste jest ich nową stolicą. Do wszystkich miast. A nie, nie udało się. Okej. Okay. Oprócz tego, że dopiero teraz nam pokazał, że Wiedeń, to jeszcze dostaliśmy event, który nam dał mega dużo boostów. Więc ewidentnie... ewidentnie jednak był event, tylko musieliśmy poczekać, jak przejmiemy kontrolę nad regionem. Tutaj chyba już nic więcej nie ma takiego ważniejszych. Możemy te ostateczne działa robić. Okej. Okay. Tutaj widzę, że już jakieś problemy mamy. Podoba mi się, że my aż dotąd poszliśmy, że po prostu jednostki aż dotąd dotarły, co pokazuje, że aż tak dobrze nie było. A, okej, okay, bo Polacy zdradzili. A czy oni w ogóle byli? Chyba nie było Polaków i frakcji, ale się udało nam tutaj zdobyć. Okej, okay, teraz mocno bronią jest, co mi się nie podoba, no ale wydaje mi się, że to nie jest najważniejsze miasto, więc może dookoła przejdziemy. Mhm. Mają te 10% przez ten D narodowe.
No tutaj mamy nadal te minus 2%. Ma już pełny command power, wow. Kto by się spodziewał, tym jak się zmienił koszty, że już się nam uda to odzyskać. Okej, w głównym mierze to naprawdę ten Trieste to jest to, co jak zdobędziemy to po prostu będzie koniec, ale tutaj widzę, że są jakieś takie jednostki, które nie są przypisane do niczego. Okej. No, Włosi tak naprawdę ich ratują, dlatego że włoskie dywizje w głównej mierze wypełniają front, ale widzę, że już właśnie ich odcięliśmy, więc te nie za dobrze. Okej, Austriacy padli. Chyba też chyba powinien być koniec. Czy naprawdę, naprawdę Włosi to byli kolejni? Ile stracili? Stracili prawie tyle samo co Austriacy do tej pory. To znaczy, że jednak oni mieli tam pewny udział. Ale wystarczy, że już tylko przejdziemy po półwyspie i już po nich. Okej, Warszawa padła, dobrze. I zobaczmy teraz na mini Polskę. Taka wcześniej była mała Polska, co teraz jest mini Polska. Yo, zobaczcie na mini Polskę. Myślałem, że to zostanie, ale to było śmieszne. Więc tak, w głównej mierze po prostu straci jeden region, ale czasami jeszcze zabierają o to. Wtedy jest takie upośledzona Polska. O nie, zginął nam as lotnictwa. A wy możecie się pójść od tutaj. Nie, zostawcie ten rozkaz. Pytanie jest, czy nadal mamy tutaj oto, mamy tak na Kamerun, okej. W głównej mierze to musimy wysłać od tutaj te jednostki i zaatakować Kamerun. To nie będzie najładniejsza wojna. Okej. No ale jeżeli możemy zrobić to, to dajmy. Okej. Widzę, że sobie radzimy dosyć dobrze. Ten gość też może dostać. Dobra, tutaj front się naprawił, bo był popsuty. Okej. Coś tutaj jeszcze możemy robić? Na razie nic. W tym mierze jakieś poboczne rzeczy. Moglibyśmy chyba zrobić lepszy samolot. Okej. Wygląda na to, że już się nam buduje. Gdzieś tutaj mamy antiary, które powinniśmy budować. Znaczy ogólnie to mamy problem z tym, że odznaczyłem to, co powinno nam pokazywać, co powinniśmy budować. Okej, więc tak, jako że antyklimatycznie się w jednym momencie upadli, było antyklimatyczne szczerze, to teraz musimy sobie przejrzeć, jakie tereny dostaliśmy sobie w ramach korów. Jak to będzie takie pojedyncze. Albo nie, po prostu. Tutaj są kory nasze, ok. No to bierzemy wszystko. Dobra, dalej. Tutaj są kory nasze. Nie, ale w sumie to jest nasza strefa wpływów, więc bierzemy wszystko. Galicja, Głodomeria. O, tak się to nazywało. To w takim razie Polsce oddamy. Polska chyba do tej wojny dołączyła. No właśnie.
Więc boom. Oddaliśmy. Dalej. Węgry są coś z naszymi rzeczami? W sumie nie. Coś tutaj mamy? Nie. Okej, więc tak. Co ja skróluję? Weźmy sobie to. Znajdźmy Niemcy. Tak, Niemcy w ramach za to, że dołączyli do wojny, dostaną oczywiście te tereny. Staną Włochy. Boom. A Węgry... w sumie ja przejąłem, więc ja wezmę. Boom. Okej. Więc wszystko się zakończyło. Polska w ogóle ma Lwów, ale to taki upośledzony trochę. Więc zobaczymy, co ona zrobi. A my w międzyczasie sobie poczekamy tutaj na decyzję. Możemy to zrobić, tylko że jeżeli oddamy sobie te terytoria, to nie powiem, nie... nie pójdzie zbyt dobrze. Czekaj, wy jesteście... oni są niepodlegli, ale oni, że tak powiem, kompletnie, ale tylko kompletnie są przeciwko wszystkim. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, co robimy z Rumunią? Więc oczywiście, że ją wyzwalamy w całości. Węgrami. Oczywiście, że zrobimy mini Węgry. I teraz czekamy. A możemy oddać terytoria, żebyśmy nie musieli się aż tak bardzo martwić. Okej, zróbmy to, co w ogóle nic nie zmieniło. Transylwania. Oddajmy to Rumunom. Oj, to głupio wygląda. Słowakia. Wyzwolimy Słowację całkowicie. Tam wcześniej patrzyłem, to jest mnóstwo regionów, nie wiem dlaczego. Okej, coś jeszcze? O, oczywiście. Burgenland. Oczywiście, że oddajemy wam, dlatego że tutaj Niemcy postanowili to wszystko wchłonąć. Banat. No, do Rumunii, ponieważ oni już przejęli wszystko. Transkarpatia. Słowakom. Oddamy, dlatego że oni trochę zrąbali, to się nie opłaca Węgrom oddawać tego. Dobra, to wszystko? Okej, to wygląda na to, że wszystko. To są nasze kory? Tak, są nasze kory. Więc tak, Bałkany to zdobyliśmy, to co mieliśmy zdobyć. Tutaj co najwyżej możemy Fiume justifyować, ale chyba nie jest to aż tak mega potrzebne. Nasze dywizje, które tutaj wysłaliśmy, które nie mają żadnego zapasów. Po pierwsze, wybudujemy im tutaj połączenie. Niech tak będzie. Na razie jedynkę będę, ponieważ nie chce mi się czekać, jak wybudować. Wybuduję wszystko oraz wygląda na to, że się trochę zmieniła budowa tej kolei, że tak długo trochę zajmuje. Mamy tutaj jakiegoś gościa z czołgami, a w sumie nie musimy aż tak bardzo martwić się. Nigdy się nie martwią czołgi, więc... Okej. Tutaj wyślijmy też trochę. I niech reszta dywizji tutaj idzie. Tutaj też są. Mam strasznie dużo powiadomień, a aż tak bardzo nie chcę się nimi zajmować. Okej. Tutaj poćwiczcie sobie trochę. W najmniej, że ja tutaj poczekam, jak już będziemy mieć nieco lepsze statystyki. Tutaj akurat się mam szybko, to buduję. Okej. To jest szybkie. Dobra, więc tak, kolejne święto. Tutaj w międzyczasie polepszyć naszą kolej. No i my możemy sobie tutaj też ulepszyć kolej. Mhm.
tak, już jest lepsze połączenie. W sumie będą dopiero, ale jest, są w planach. A my czy coś tutaj mamy aż tak ciekawego? O! Węgrzy mają tą flagę. Tą. Tak. Tak, to była jedna z propozycji flag dla Węgrów, dlatego że z tego jak czytałem, to polegało to na tym, że chodziło o to, że tamta flaga, którą mieli, to była ona nawiązaniem do rewolucji paryskiej. Czy w Wiosny Ludów? Nie, już nie pamiętam. I po prostu, że to nie była aż taka bardzo... to nie była ich, że tak powiem, historycznie prawdziwa flaga. I po prostu to była propozycja, że nawiązanie do historycznej flagi. Ale wiecie, to byli tacy szaleńcy trochę, więc aż tak bardzo nie szukajmy w tym jakiejś logiki. Po prostu chcieli mieć inną flagę i tyle. Okej, okay, mamy tutaj punkt zaopatrzenia, ponieważ wybudowałem i... Oprócz tego, że się buduje trochę kolei tutaj, to wydaje mi się, że już więcej tutaj nie porobię. Dobra, w takim razie możemy ich zaatakować. Zaatakujmy, weźmijmy wszystkich sojuszników, w głównej mierze chodzi o Sudan. No i widzą, że nas zaatakowali. My nie mamy zbytnio zapasów, nie mamy też o dziwo organizacji. Tak, o dziwo. Poza tym, że mamy punkt zaopatrzenia, mamy budującą się kolej piątkę do tego, że tak powiem, miejsca odosobnienia. Okej. Okay. Ej, no właśnie, bo to nie były nasze czołgi. Co my to dostaliśmy? Dostaliśmy jakieś czołgi z celu narodowego. Yo! Nie no, to jest lepsze. To, to jest dwie różne rzeczy. Okej, wygląda na to, że się wlaliśmy. Nawet nie chodzi o to, żebyśmy im odcięli dywizję, bo... Bo to jest coś takiego, że ich dywizje to są okropne. Chodzi o to, żebyśmy po prostu aż jak najszybciej przybili się przez to. No, i to wasza wina, że tutaj przyjęliście to. Przyjęliście szczękę Czada. Dobra, coś możemy tutaj porobić w międzyczasie. No i w sumie już większość ważniejszych rzeczy ustawiłem, więc. Raczej nic tutaj bardziej nie ma. Okay, przebiliśmy się przez pierwszą rzekę, teraz musimy się przebić przez drugą. Nie mam już zapatrzenia, więc w skrócie możemy zrobić kolej. O Jezu. Kolej to... Ona jest... ona to jest piątka. Tak trochę słabo będzie. Ale my się w głównej mierze, jak się przebijemy przez to, to... Aż tak bardzo nie będzie nas to obchodziło. Tutaj niech się ćwiczą nasze dywizje. O Jezu, nasi agenci zostali złapani. Przecież oni byli wysłani na Węgry, więc w sumie nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego się tak zrobiło. O, mamy znowu milion manpowera. Fajnie. Okej. Okay. Macie mega agresywny. Jest pytanie, dlaczego mega agresywnie się nie poruszacie. Wiem, że organizacja nam... O, tutaj mają punkt zaopatrzenia. Ale wydaje mi się, że może to potrwać trochę, bo się kolej buduje. Okej, wyślijcie tutaj dywizję. Widzę, że już część jest już porobiona i mamy... Wow, mamy wolne fabryki, więc wydaje mi się, że... Trochę damy sobie na cywilniaczki, a resztę sobie damy na... tutaj, na...
wojskowe. W głównym mierze to chyba przez to, że po prostu mamy teraz te terytoria. Nie chce mi się zbytnio walczyć z Antantą, dlatego wydaje mi się, że teraz jest 25, no to jak wygramy tą wojnę, to ile jeszcze mamy? Mamy jeszcze tutaj na Nigerię. Poprawiłem się w głównej mierze dlatego, że jest drugie państwo Niger i po prostu to jest Nigeria, więc nie o to chodziło. Ale wygląda na to, że może to trochę zająć w głównej mierze przez to, że budujemy piątki tutaj. Nie cierpię, jak gra tak robi. Że nam budować piątki. Tutaj widzę, że kolej się też buduje jakaś. To chyba to połączenie tutaj. Nie, tutaj już mamy połączenia. Okej, to może przed tym jak zakończymy, to poszukajmy tego regionu, co tam nam pokazuje, że jest źle. Tutaj to się po prostu... Tutaj to już kontrolujemy w głównej mierze. Nie masz takiego ważnej rzeczy. Gdzieś pamiętam, że gdzieś tutaj pokazywało, jakie to są mniejszości, ale tutaj to po prostu już zbytnio nie ma znaczenia. No, po prostu dajemy na maksimum, a tutaj już mamy maksimum. Jakiś to jest plus, że tak powiem. Że nigdy nie... To nie nasza wojna. Ale to Japonia padła. Okej, to zobaczymy sobie później. Ale to nie nasza wojna, więc... Więc zobaczymy, co to będzie. Okej. To jest tak. Wy tutaj zakończyliście wojnę. W takim razie my zobaczmy, co tutaj jest. Hawaje. Czy Hawaje zakończyły, nie wiem, z jakąś Ameryką, czy czymś takim. Przywijałem. Dobra, powiedzmy sobie, że wszystko idzie dla nas, ponieważ my to Japonię wykonaliśmy. Okej, włączmy sobie w takim razie tutaj. Co tutaj mamy? Japonię. Więc wydaje mi się, że wszystkie co do Japonii to przejdą do Niemiec. Okej. Dalej. Qing Empire. Nie wiem, czy jest to. Siam. Może przejść do tutaj, do tych. Dalej. Birma, no Birma też. Dobra, dalej. Mongolia też była w tej wojnie. To idzie tutaj. O, to jest to. W takim razie ty idziesz do Syberii. Dalej. To sobie zapewne przekażesz później. Hawaje, no to Hawaje oddamy też Niemcom. Wyłączmy sobie to. A i okej, no i wojna w Azji się zakończyła. O dziwo. Tutaj widzę, że Ruską przynieśli. Okej. A i powoli wyzwala. Japonia też została wyzwolona. Potrafię w górze, więc chyba sobie włączę i szybko poprawię. Okej. No i wygląda na to, że wszystko się uspokoiło. W ogóle Qing zjednoczył całe Chiny i teraz jest ogromny. My w skrócie teraz się tutaj bronimy, ale mnóstwo dywizji sojuszniczych przyjechało. My tutaj dopiero budujemy kolej. Dobra, czy możemy trochę przedłużyć? O, jedynkę, no to jedynka to jest... dobry wybór.
Okej. Okay. Wygląda na to, że dzięki temu punktowi zapasów udało nam się. Kurde, właśnie się desantują. Dobra, powoli tutaj przechodzimy. Okej, okay, co wy robicie? Tutaj wiedzą, że chyba dekolonizację robią. Tutaj do władzy dochodzą nacjonaliści. A tutaj wy już jesteście? Nie. Kanada jest liderem. Okej. Ło, ale my tutaj... Jak, co za akcja? Skończyła się na tym. Wystarczyło przejąć punkt zaopatrzeń. O właśnie. I się udało. Okej. Ogólnie to... Tutaj w sumie... Wydawało mi się, że Syjam jednak... dadzą do tego, ale tutaj widzę, że jednak nie. Japonii jest nadal Hirohito, ale oczywiście teraz nie jest pod okupacją, a teraz to specjalne drzewko. Ogólnie pamiętam, było takie jeden mod, który właśnie było, że Japonia była pod okupacją i miała drzewko, że mogą się wyzwolić i znowu zrobić Sikomote, tylko żeby taki problem, że te Sikomote skończyło się na tym, że nic jednak nie mogli robić. Okej. Okay. Tutaj mamy kory. Tutaj też mamy kor. Tutaj też. Tutaj... Nie. Ale dziwne. A nie, tutaj nie mamy. Tutaj też nie mamy. A tutaj tyle mamy. Ok, więc wydaje mi się, że resztę damy sobie tutaj. No. Żeby to zdobyć, a resztę oddać. Ciekawie. Ok, w ogóle to mamy prawie co drzewko zrobione. Jeszcze możemy to zrobić, ale to w głównej mierze zbypassować. No właśnie, bypass. Też w sumie byłoby bypass w pewnej mierze. I to byłoby ostatni z... Wiem to. Ostatni w sumie cel narodowy, więc więcej już celów narodowych nie mamy. Jedyne co byśmy mogli zaatakować Ententę, ale to jest takie, że już... Ja to bym już na siłę robił dla siebie, ale nie chce mi się. W takim razie może to, co już posiadamy, jeżeli mamy kory na to, to my sobie po prostu weźmiemy, czekajcie. Czy nie ma czegoś takiego, że mark or course of this country? Nie, to nie tak. Ok, przenosimy. Tutaj też. Przenieś. To są nasze marionetki, więc i tak byśmy ich przyjęli. Tutaj nie mamy żadnych korów. Nic, a nic. Nie, nie mamy. Okej. Okay. Więc jeszcze puśćmy czas. W ogóle zobaczcie, jak nam się zegar laguje, jak odpalam. Okej, okay, więc jest demobilizacja ekonomii, ale w głównej mierze to są tereny, które byśmy mieli. Więc oczywiście moglibyśmy jeszcze sobie przejąć resztę, ale mówię, to jest coś takiego, żebyśmy musieli w głównej mierze zaatakować Kanadę, której niestety, ale nie mamy żadnych ładnych połączeń. Stany Zjednoczone to tak... Ci tu żyją długo. Stany Zjednoczone to tak ledwo co stoją. No więc to po prostu byłby kolejny odcinek, kiedy bym tylko przejął te tereny i nic więcej. Więc wydaje mi się, że na tym zakończę. To była nawet fajna seria, to jest takie, że Osmanowie niestety, ale mają w ogóle mało kontentu takiego późniejszego. Jedyne co widziałem, to teraz pracują nad Niemcami, żeby coś dodać politycznie, żeby nie był tylko sam Kaiser albo tam jakieś takie mniejsze rzeczy.
żeby demokratyczne Niemcy były, oraz też pracują nad Australią, żeby też dodać jej nowy content. To będzie taki dosyć duży, że to będzie kompletnie, ale to kompletnie overhaul całej Australii z dodaniem wszystkich ideologii, możliwości. Więc ciekawie się zapowiada. Śledźcie mnie dalej. Kolejne serie to też zobaczymy, co to będzie, bo nie mam zbytnio teraz pomysłu. Zobaczymy, co się natrafi. Więc bez wami, Trajan. No to cześć.